się tego, a ja się z tego klubu sportowego Bydgoszczy. Dobry wieczór, dzień dobry! Dumę i satysfakcję, bo można powiedzieć, że w życiu po sobie coś, można już powiedzieć, że po sobie w życiu coś zostanie. Witam Państwa wszystkich zgromadzonych, zaproszonych tutaj gości, na czele z panem prezydentem Bydgoszczy, panem Rafałem Bruskim. Ja przepraszam, że mogę troszeczkę się denerwować, ale to jest taka wyjątkowa chwila. Chciałbym powitać wszystkich kibiców, sympatyków, no i oczywiście nasze pociechy zawodniczki. Klasą, bo to jest nasza wizytówka, ale nie ustajemy w jakby polepszaniu pracy z młodzieżą. I tu nam bardzo właśnie pomaga Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, osobie pana prezesa Przemysława Lipki, ale no również inne podmioty jak marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, jak Polski Związek Koszykówki, osobie prezesa Piesiewicza, no i na pewno tutaj zdecydowanie pan prezydent Rafał Bruski, który pomaga nam już wiele lat i pomaga nadal. Spotykamy się z okazji zupełnego jubileuszu. Jubileusz również pokazuje, że jak człowiek chce, zbierze zespół ludzi, którzy są zdeterminowani i chcą działać tak samo, można osiągnąć wszystko. Wszystko, czyli budować od niczego. Drużynę, atmosferę, przyjaciół, sponsorów, bo to dzisiaj jest niezbędne. Wsparcie władz publicznych, tu jestem ja, ale jest przecież i pani burmistrz Solca-Kielskiego, pan burmistrz Więcbonka, jest wielu innych. Słyszymy o projekcie na 8 miast, gdzie nasze wsparcie, połączone siły dają nadzieję. Nie ma przez ostatnie wiele lat dużych różnych tak utytułowanych, która corocznie dostarcza wiele emocji. Bardzo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w takim święcie klubu, z którym jestem już ponad 18 lat. Od początku jest Czesław i on jako założyciel jemu gratuluję. Bardzo i całemu klubowi, wszystkim współpracownikom, Marcie, Tomkowi, trenerom, asystentom. Przede wszystkim też zawodniczkom i dziewczynom i całej młodzieży, żeby dotrwaliśmy takiego jubileuszu, co nie jest wcale łatwe w polskich realiach. Świętej pamięci na każdy rok powiedzieć. Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. To dla was, dziewczyny, chyba przede wszystkim teraz. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, noszenie trudnych i niebytów, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązku. To wszystko należy do cnót sportowych.
przyczyna. Wierzę też, że ten zespół, który stoi tutaj koło mnie, będzie pisał dalej historię tego klubu i ta historia będzie pełna sukcesów. Bądźcie z nami, tak jak zawsze. Zawsze mówiłam, że mam najlepszą publiczność w Polsce i podtrzymuję to słowo. Bądźcie z nami, kibicujcie nam i wspierajcie. Ja myślę, że za kontrakt to byliśmy naprawdę fajnie zawodnicy. Ja jestem przekonany, że ten sezon ostatni, który skończyliśmy bez